Pracuję jako pracownik naukowo-dydaktyczny, co znaczy, że 1/3 czasu mojej pracy to jest praca ze studentami, 1/3 można powiedzieć, że programowanie, a 1/3 jakieś zajęcia organizacyjne. I ogólnie uwielbiam swoją robotę. Dobrze, przejdźmy już do tematu. Tak. To jest taka uwaga. Mówimy tutaj o inwestowaniu, więc bardzo agresywnym, więc można bardzo, bardzo dużo stracić. Właściwie wszystko to, co się włoży. Więc nie należy do tego, co się wkłada, przywiązywać się emocjonalnie, tak? Obstawiać, brać kredytu czy coś, tak? Tylko ja do tematu podchodzę jako do zabawy, czegoś w rodzaju hobby. Okej. Okay. To tak, czy ktoś z was już słyszał o Forexie kiedykolwiek? O, no to super. No to pewnie wiecie, że to jest ogólnie globalny rynek wymiany walut, tak? Czyli miejsce takie jak Kantor, gdzie wymieniamy z jednej waluty coś na drugą. Tylko że jest to rynek międzybankowy i tam transakcje następują bardzo szybko, gdzieś na poziomie 50 milisekund. Dzienny obrót zazwyczaj to jest ponad 5 bilionów, tak, dolarów. Znaczy w przeliczeniu na dolary. I teraz rynek ten działa przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, przez 24 godziny, dlatego że to jest rynek zdecentralizowany i w różnych momentach, tutaj jest akurat nasza strefa czasowa, w różnych momentach w ciągu dnia różne instytucje pracują i pozwalają na tą wymianę. Na przykład teraz obstawiam, że jeżeli będziemy coś robić, to będzie nas obsługiwało prawdopodobnie centrum w Nowym Jorku. No niestety przez weekend się nie da, no ale niektórzy to jeszcze by się w ogóle nie odrywali od komputera. Może i lepiej. Teraz głównymi uczestnikami rynku są banki centralne i bardzo duże banki. I narzędzie to zostało dla nich właściwie stworzone. Dopiero od niedawna, od około 15 lat, zostało udostępnione zwykłym śmiertelnikom, takim jak my. Na rynku działają na przykład fundusze hedgingowe, działają duże firmy, które, powiedzmy, że firma z Niemiec chciałaby wykupić jakąś firmę z Polski i potrzebuje wymienić w jednym momencie bardzo dużo pieniędzy, gdzieś tam na poziomie kilku milionów. To właśnie takie coś się odbywa na Forexie. Rynek to w pewien sposób zauważa, w pewien sposób na to reaguje. Wiadomo, działają prawa popytu i podaży. Jedną z grup tych uczestników rynku są spekulanci, czyli osoby albo instytucje, które chciałyby zarobić na zmianie kursu. No i tutaj akurat jesteśmy my, gdzie nie interesuje nas w tym momencie wymiana, powiedzmy, złotówek na dolary, żeby gdzieś pojechać, tylko chcemy skorzystać na tym, że kurs w czasie się zmienia. Okej. Na Forexie mamy instrumenty, czyli pary walutowe. To znaczy, że mamy na przykład tutaj parę euro USD. Odczytywać to należy w ten sposób, że jak mówimy, że jest tam jakiś kurs na euro USD, to znaczy, że to jest kurs waluty bazowej, czyli jakiejś ilości euro, wyrażony w dolarach amerykańskich. No i tutaj mamy akurat pokazany na przykład cenę sprzedaży i cenę zakupu euro wyrażono w dolarach. I teraz co ciekawe, pomiędzy tymi dwoma cenami jest coś, co się nazywa spread, czyli różnica pomiędzy ceną sprzedaży i zakupu. Czyli tak jakbyśmy, powiedzmy, poszli do Kantoru, za 100 zł kupili dolary, następnie te same dolary wymienili na złotówki, to ile nam zostanie? No 90 coś zazwyczaj, nie? Jak mówimy o Forexie, to jest na czwartym miejscu po przecinku, czasami na trzecim. Więc pozwala to na dość korzystne, no,
No, dość korzystne te wymiany, dlatego banki z tego korzystają. Ok. Tutaj widać przebieg w czasie. Tutaj mamy, zdaje się, że 3 minuty i zmiany cen w czasie, tak? Możemy sobie to zobaczyć na żywo. Ja uruchomię platformę. Zdaje się, że tutaj mam. Zaloguję się do konta demo, czyli mam gdzieś tam jakąś wirtualną ilość pieniędzy, które mogę inwestować. Fajne do ćwiczeń, nic mnie to nie kosztuje. Chwilę to może potrwać. Ok. I tutaj mamy na żywo kurs euro USD. Także tak, żeby mniej więcej zobrazować, jak szybko się to zmienia. Co ciekawe, obstawiam, że w tym momencie, kiedy głównie do głosu dochodzi rynek amerykański, jeszcze ciekawiej może wyglądać para dolar i dolar amerykański, dolar kanadyjski, więc możemy sobie ją poszukać. O, i sobie ją dodamy. Otworzymy wykres. O, to są na periodzie 15-minutowym. No, spread jest troszeczkę większy, ponieważ na tej parze jest mniejsza płynność, czyli można powiedzieć, że w danym momencie czasowym mniej instytucji jest zainteresowanych zakupem tudzież sprzedażą którejś z tych walut. To, co tutaj widać, to jest najlepsza cena z rynku, która jest w tej chwili. Jak sobie rozwiniemy menu, nie to, może dla euro USD, o, to widać złożone w tej chwili oferty kupna i sprzedaży danej waluty, czyli gdzieś tam, na przykład w ciągu danej sekundy ktoś oferuje 6 milionów za jakąś cenę. Jak my byśmy chcieli sobie kupić powiedzmy 1000 euro, to zawsze się załapiemy na najlepszą cenę. Natomiast jakbyśmy chcieli kupić 10 milionów, no to wtedy ileś pierwszych milionów dostaniemy za najlepszą cenę, później kolejne za troszeczkę gorszą i tak dalej. Stąd nas zawsze i tak będzie interesowała póki co ta cena najkorzystniejsza. Ok, wrócimy do prezentacji. Spróbujmy sobie teraz dokonać jakąś transakcję. Robimy to w ten sposób. No, powiedzmy, że obstawiam, że wykres będzie szedł dalej w dół. No, czyli spróbujemy coś sprzedać. Otwieramy pozycję, tak. I tu możemy sobie zobaczyć nasze w tej chwili działające pozycje. I na dzień dzisiaj, znaczy na obecną chwilę zyskaliśmy 58 groszy. No 33 to spada. Trzeba w odpowiedniej chwili zamknąć pozycję, tak, żeby ona za dużo nie straciła w międzyczasie. I teraz, co się działo w międzyczasie, kiedy ja to robiłem? Pomijając fakt, że to jest rachunek demo, więc pod spodem niewiele się działo. Na przykład tutaj w tym wypadku. Otworzyłem pozycję długą, czyli chciałem kupić euro za dolary. Dokładnie 1000 euro. Nie miałem tych 1000 euro, więc w ciągu jednej sekundy od brokera, znaczy jeszcze krótszego czasu oczywiście, pożyczyłem tyle dolarów, czyli wziąłem kredyt, następnie te pieniądze wymieniłem na euro, znaczy właściwie banki to zrobiły za mnie i dostałem lokatę na 1000 euro. I to trwało sobie przez jakiś czas, czyli miałem taką parę lokata i kredyt. Następnie, no akurat tutaj kurs nie poszedł po mojej myśli, troszeczkę słabo widać. Układ przyniósł stratę. No i w pewnym momencie podjąłem decyzję o zamknięciu pozycji.
Czyli znowu wziąłem te 1000 euro, które było na lokacie, wymieniłem na dolary, tylko niestety tych dolarów było troszeczkę mniej niż na początku, ponieważ kurs poszedł w złą stronę. Czyli tutaj była cena w dolarach no, otwarcia, tutaj mamy cenę zamknięcia. Czyli właściwie moja strata to jest 2,5 pipsa, czyli pips to jest, można powiedzieć, że na czwartym miejscu po przecinku, jednostka, którą się właściwie przez cały czas posługujemy. Tutaj są pokazane pipsy. Co się przekładało na 25 centów, czyli moja strata w tym momencie wynosiła 83 grosze polskie, tak? I mogłem taką operację wykonać, dlatego że broker, który udostępnia mi, w ogóle umożliwia mi dojście do rynku, bo nie robię tego bezpośrednio, tylko zawsze za pośrednictwem brokera, daje coś takiego, co się nazywa dźwignia finansowa. To znaczy, że mam coś, co się nazywa depozyt zabezpieczający, czyli mój wkład, i mam dźwignię 1 do 100. To znaczy, że mogę wykonywać operacje o 100 razy większej wartości niż mój depozyt. Czyli w tym momencie, kiedy chciałem sobie pożyczyć na przykład 1000 euro, musiałem tych euro mieć na koncie 10. W dużym uproszczeniu to jest oczywiście. Natomiast daje to nam możliwość działania na tym czwartym miejscu po przecinku, ponieważ gdybyśmy mieli, powiedzmy, 1000 zł włożyć i poczekać, aż to urośnie albo spadnie, no to by troszeczkę zajmowało czasu. Natomiast dzięki dźwigni możemy działać bardzo dynamicznie. OK. Teraz pytanie. Jak się jeszcze zabezpieczyć przed stratami? Jest taki mechanizm, który się nazywa stop loss. To jest pewien pułap, który sobie wyznaczamy, poniżej którego, jeżeli cena spadnie, jeżeli kupujemy, czyli nas interesuje, żeby rosła, zostanie transakcja zamknięta. No, straciliśmy ileś, ale zabezpieczamy się przed tym, żeby nie stracić bardzo dużo. W drugą stronę mamy takie coś, co się nazywa take profit, czyli że jeżeli cena dojdzie do pewnego pułapu, to my, to transakcja też zostaje zamknięta i zgarniamy zysk. Może sobie teraz pohandlujemy na dolarze kanadyjskim. Powiedzmy, że bierzemy taką pozycję. I teraz po prostu mogę sobie ustawić gdzieś stop loss tu. Aha, za nisko. Za wysoko, dobra. Aha. Czy w drugą stronę powinien? Dobra. No tak, bo... Okej, mam stop loss. Tak, racja. I mogę take profit gdzieś tam też sobie ustawić. Okej. Zwykle nie robię tego ręcznie, więc... Więc tak to wygląda. Mam otwartą pozycję. Prawdopodobnie ona za chwilę się zamknie z zyskiem albo stratą. No i fajnie. Możemy sobie te pozycje otwierać, zamykać, ale interesuje nas to, żeby na tym zyskiwać. To znaczy, że co? Musimy w jakiś sposób przewidywać przyszłość. No, jest metoda, tak, wróżbiarstwo. Ja jestem zdania oczywiście, że na Forexie wróżbiarstwo to jest podstawowa metoda pracy, tylko czasem się troszeczkę bardziej opiera na przykład na matematyce. Możemy dokonywać analizy rynku i mamy dwa podstawowe typy analiz. Analizę fundamentalną i analizę techniczną. Analiza fundamentalna to jest na przykład oglądanie wiadomości, znajomość sytuacji geopolitycznej na świecie, wiedza o tym, kiedy jakieś wydarzenie będzie miało miejsce, jak ono może wpłynąć. Ja się tą częścią nie zajmuję. Analiza techniczna z kolei to jest analiza danych płynących bezpośrednio z rynku, czyli w najprostszym ujęciu patrzenie na wykres i zgadywanie, co się dalej z nim dzieje. Natomiast do analizy technicznej możemy stosować pewnego rodzaju narzędzia, które nam w tym pomogą.
Żeby dalej do nich przejść, będziemy pracować już nie na tikach, tak jak było to widać przed chwilą, czy na bieżącym stanie kursu, tylko przejdziemy sobie na wykres świeczkowy. Jedna taka świeczka w danym okresie czasu, na przykład tu mamy wykres godzinowy, to jest jedna godzina. Ona się gdzieś zaczyna, czyli że tak jak świeczka poprzednia, czyli tutaj była jakaś cena, która obowiązywała w momencie, kiedy ta godzina dana się zaczęła, czyli tutaj zdaje się, że to była 16, no i o 17 ta cena była na tym poziomie. Dodatkowo mamy minimum i maksimum, czyli że minimalną i maksymalną cenę, która wystąpiła w tym czasie. OK. Sobie przejdźmy. No, na przykład na time frame 10-minutowy, czyli możemy sobie już oglądać nasz wykres. O, właśnie mniej więcej tak. I co 10 minut się pojawi, będzie pojawiać kolejna świeczka. Ułatwia to troszeczkę nam analizę. Zaraz pokażę dlaczego. Jak już korzystamy ze świeczek, możemy wykorzystać coś, co się nazywa wskaźniki, czyli różnego rodzaju narzędzia matematyczne, które nam mogą dać jakąś informację. Najprostszym z nich jest średnia krocząca, czyli że dla każdego słupka wyznaczamy sobie, na przykład jak to jest SMA 30, średnią z poprzednich 30 słupków. No i ta średnia jakoś nam wędruje. Później kolejnym to jest EMA, czyli to samo, tylko że nie prosta średnia, tylko ekspotencjalna. I ona działa w ten sposób, że to jest średnia ważona. Te słupki, które są bliżej chwili obecnej, czy chwili, dla której zostaje wyznaczona wartość, mają większą wagę. Może troszeczkę słabo to widać, ale EMA, mimo że dla takiego samego okresu, działa troszeczkę dynamiczniej. No i na tej podstawie można już zbudować by prostą strategię, która się opierałaby na tym, że jeżeli EMA się znajduje nad SMA, to kupujemy, a jeżeli odwrotnie, to sprzedajemy. Tak? Oczywiście pojęcie kupna i sprzedaży to jest tutaj względne, bo mamy zawsze do czynienia z parą, więc którąś sprzedajemy, a którąś kupujemy. Ale tak jak jest na przykład para euro-USD, to zawsze pierwsze jest euro, później jest USD, to jest norma ISO na to, właśnie w jaki sposób pary wyglądają. I zawsze odnosimy się do kwoty bazowej, znaczy do waluty bazowej, czyli że zawsze będziemy kupować euro albo sprzedawać euro. No, i wiadomo, że z dolarami się dzieje odwrotna operacja. No to co? Możemy sobie przejść teraz przez moment do automatyzacji naszego tradingu. Najprostszą rzeczą, jaką możemy zrobić przy pomocy taki najbardziej książkowy algorytm, czy najbardziej książkowa strategia z wykorzystaniem SMA, to jest zastosowanie dwóch SMA. Jedna dla okresu 100 słupków, drugi dla okresu 200. I kiedy ten ten z krótszego okresu jest wyżej, wtedy kupujemy, się przetną, przepraszam, jeszcze po drodze jest przecięcie, kiedy się przetną i ten z krótszy jest wyżej, wtedy kupujemy i odwrotnie sprzedajemy. I spróbujmy sobie to zautomatyzować. Do tego celu mamy sobie, musimy stworzyć klasę, która będzie implementowała interfejs iStrategy. W najprostszym ujęciu tam jest troszeczkę więcej metod. Mamy metodę, która jest wywoływana na start, metoda, która jest wywoływana co każdy tick na instrumencie, który nas interesuje, metoda, która jest wywoływana dla każdej świeczki, no i metoda, która jest wywoływana przed zatrzymaniem strategii. Najpierw wam pokażę, co można z tym zrobić, a później pokażę wam, jak to się pisze.
Może sobie tak, to zwiniemy. To zwiniemy. Dalej. To można zwinąć i tu mam taką strategię. O. Sobie z nią za chwilkę omówimy. Jest to pojedyncza klasa Java. Właściwie to jest najważniejsze, że to nie jest klasa, a to jest plik z rozszerzeniem Java, który zostaje skompilowany i który można tutaj uruchomić. I możemy uruchomić lokalnie, czyli on będzie już handlował dla nas. Możemy uruchomić zdalnie na serwerze brokera, a możemy też zrobić taką fajną rzecz jak testowanie. Czyli testujemy strategię na danych historycznych. Może zmień motyw. Tak? Lepiej? No dobrze. No do celów testów zakładamy, że mamy konto z kapitałem 10 tysięcy złotych. Chcemy mieć test miesięczny. Tutaj się nie zmieściło wszystko w okienku. Dobra. Test miesięczny. OK. I co dalej? Będziemy testować przez miesiąc. Aha. Uruchamiamy. Tutaj jesteśmy odpytywani o dodatkowe informacje. I tutaj nasza strategia działa dla okresu 15-minutowego, dla EURUSD. No i tutaj mamy ten aktualny stan konta, tutaj mamy zysk lub stratę. Na dole się przewijają daty. Czyli widać, że od czasu do czasu coś kupuje, coś sprzedaje. No... Widać, że na tym traci. I o to chodziło, tak? Nie, nie, to są dane z ostatniego miesiąca, tylko przedstawione w słupkach 15-minutowych. Bardzo często będzie tak, że opracujemy sobie jakąś strategię i mamy nawet wrażenie, że ona jest świetna, tak? Tylko, że... I to prawda. Tylko, że dla danej strategii będziemy musieli jeszcze dobrać dobrze parametry, na których ona ma pracować. I tak jak ja sobie testowałem akurat tą strategię, to para EURUSD jest w ogóle wredna i w ogóle nie warto za nią się zabierać. Tam nie ma wyraźnych trendów. Dużo ciekawszą parą jest para... Gdzie jest to moje okno? Jest para z euro CHF, czyli frank szwajcarski. Zrobimy sobie subskrypcję trochę innego instrumentu. Gdzie tutaj jest? Aha. Tak. No, znowu nie widzę. I tutaj musimy też zmienić. Euro... A jest, dobra. Ustaw. OK. Zobaczmy, co tu się dzieje. No i wychodzimy na plus w jakiś tam sposób. Także widać, że były momenty, kiedy lepiej wychodziliśmy. Widać, że były momenty, kiedy gorzej. Tu jest postęp pokazany. W tym dark mode trochę nie widać tego paska postępu, są tylko procenty. No i pod koniec troszeczkę strategia straciła. Ale jesteśmy jakieś 1700 zł do przodu. Okej. Okay. To. Teraz to, co należy zrobić po przetestowaniu strategii, poza tym, że no, cieszyć się z tego, że ona dobrze działa lub nie, należy przeanalizować, co się działo po drodze.
Tutaj jednym kolorem jest zaznaczone SMA 100, drugim SMA 200 i interesują nas momenty przecięcia. Aha, bo patrzymy na jedną minutówkę, a strategia działa na 15. O, na przykład, tutaj się przecięły, zostało otwarte zlecenie sprzedaży, ono się tu zaczęło, tutaj się zakończyło i w tym momencie bardzo fajnie byliśmy o ileś pipsów do przodu. Możemy sobie zaraz to pomierzyć. O, nie, dobra. Przy tej rozdzielczości nie pomierzymy. Ale możemy tutaj zobaczyć, co z tego wyszło. Czyli to zlecenie wygenerowało nam 574 franki szwajcarskie. Tylko ten jeden kawałek. Tak? OK. Jak to wygląda od strony kodu? Mamy klasę. Następnie mamy sobie pola. Akurat pola publiczne muszą takie być, które są naszymi parametrami naszej strategii. To jest o tyle fajne, że jeżeli tutaj utworzymy takie pola, to one będą pokazane w tym okienku konfiguracyjnym, które widzieliśmy przed chwilą, czyli nie musimy zmieniać czegoś w kodzie. Wystarczy, że to tutaj gdzieś, że to w tym okienku zmienimy. I przy następnym uruchomieniu będzie pamiętane, na jakich ustawieniach ostatnio pracowaliśmy. Później mamy metodę onStart. Przekazywany jest tam do niej kontekst i wyciągane jest parę obiektów, z których sobie za chwilę będziemy korzystać. I kolejna ważna rzecz, że musimy zrobić coś, co się nazywa subskrypcja na instrument. To znaczy, że nasza strategia, jak ona ma działać, ona musi dostawać dane, dane z rynku dotyczące jakiegoś instrumentu, tego, na którym ma działać. Tutaj przekazujemy zbiór instrumentów, bo możemy naraz pracować na kilku, natomiast nie dostajemy, przez nasze łącze internetowe nie jest pchana informacja o każdym jednym instrumencie. I to jest to. Zaraz sobie przejdziemy do tego, co tu się dzieje. I teraz tak. Mamy metodę, która jest wywoływana przy każdym słupku. Ona jest wywoływana dla każdego okresu, dlatego my sobie wybraliśmy okres, na którym chcemy pracować, dlatego po prostu sprawdzamy, czy ta metoda jest wywoływana dla naszego instrumentu i czy jest dla naszego okresu. Jak nie, no to trudno. Później sprawdzamy, czy mamy w tym momencie otwarte jakieś zlecenie. Jeżeli mamy, to kończymy działanie. No i później jest faktyczna zabawa z pozyskaniem wskaźnika. Jest na to metoda, za chwilę o niej opowiem, ale w efekcie mamy tablicę wartości, powiedzmy, historycznych tego wskaźnika, który nas interesuje. No tutaj mamy akurat dwa. I docelowo uzyskaliśmy po prostu cztery liczby, czyli wartość obecna tego naszego wskaźnika SMA 100, wartość poprzednia, czyli dla poprzedniego słupka i tak samo te dwie wartości dla tego dłuższego wskaźnika. No i po prostu odpowiednią kombinacją warunków wyciągamy sobie ten moment, kiedy następuje przecięcie się tych dwóch wskaźników. I co dalej? No dalej otwieramy zlecenie. I teraz po kolei, co tutaj się dzieje w tych dwóch... tu. Aha, jeszcze zapomniałem pokazać. Zawsze po teście strategii dostajemy raport. To jest akurat ta, która nam niekoniecznie wyszła, nasz balans spadł, a to jest ta, która no, działała już znacznie lepiej. I tutaj dostajemy tam informacje o tych naszych parametrach, które mieliśmy ustawione, ogólne podsumowanie i to, co tutaj widać, wszystkie pozycje, jakie otworzyliśmy. I teraz tutaj jest wyrażona w pipsach informacja o tym, czy straciliśmy, czy zyskaliśmy i ile. I zwróćcie uwagę, że mniej więcej połowa jest nietrafionych zleceń. I to jest dobrze,
Ważne jest, żebyśmy zarządzali ryzykiem. To znaczy, żebyśmy tak manipulowali tymi parametrami, żebyśmy wyszli na plus. Uzyskaliśmy tutaj to w ten sposób, że nie ma tu parametrów, jeszcze trochę wyżej. O, nasz stop loss ustawialiśmy na 25 pipsów, czyli jak nam nie wychodzi, to najwyżej tracimy 25 pipsów, a nasz take profit ustawialiśmy na 50. Czyli, że jak nam wychodzi, działa to wszystko dobrze, to uzyskujemy dwa razy więcej niż tracimy. Więc statystycznie w momencie, kiedy połowa zleceń nam wchodzi, to balans konta się zwiększa, czyli cel został osiągnięty. OK. Teraz pokrótce, co tutaj się dzieje dalej. To jest to, co mówiłem, że mamy sobie naszą klasę implementującą iStrategy. Mamy tam parę pól, z których później korzystamy. Dla wygody je sobie możemy wyciągnąć. Tak jest we wszystkich egzemplach do JForexa. Później mamy nasze pola, które odpowiadają za konfigurację. A, jeszcze jedna ciekawostka. 15, dobrze. Jeszcze jedna ciekawostka. Nasza strategia to jest jeden plik z rozszerzeniem Java. Oczywiście w środku możemy mieć więcej klas, natomiast do niego możemy dołączać zewnętrzne biblioteki w postaci jarów. To. Teraz, kiedy chcemy skorzystać ze wskaźnika, tutaj są akurat pokazane dla wstęgi Borlingera, bo jest ciekawszy przypadek. Wykorzystujemy to ten nasz obiekt indicators i podajemy dla jakiego instrumentu, dla jakiego okresu, w którą stronę, czyli dla jakiego kierunku, że interesują nas na przykład ceny tylko zamknięć słupków. Tutaj przekazujemy parametry danego wskaźnika. Chcemy filtrować weekendy, dlatego że w weekendy rynek jest nieczynny, czyli nie chcemy brać tych słupków z tego czasu, kiedy rynek nie działa, pod uwagę. I interesują nas dwa wartości dla dwóch ostatnich słupków. Skończywszy na chwili z aktualnego tiku. Można to tak zinterpretować. No i jak już wiemy, że chcemy otworzyć nasze zlecenie, no to mamy na to taką metodę submit order. Dajemy jakąś etykietę, ważne, żeby ona była niepowtarzalna, żeby dwa zlecenia nie miały takiej samej. Znowu, dla jakiego instrumentu, czy chcemy kupić, czy sprzedać, ile chcemy kupić i sprzedać, i to jest wartość wyrażona w lotach. Lot to jest 100 tysięcy waluty bazowej, czyli że jeden lot w naszym wypadku to będzie 100 tysięcy euro. Później podajemy cenę albo zero, ponieważ na przykład chcemy powiedzieć, że interesuje nas zlecenie kupna, ale tylko po jakiejś cenie. Jak ta cena się pojawi, to po tej cenie zostanie to kupione, jak się nie pojawi na przykład przez jakiś czas, to zlecenie nie dojdzie do skutku. Później definiujemy jeszcze coś takiego jak możliwy poślizg, ponieważ kiedy otwieramy zlecenie, zanim ono zostanie przeprocesowane, cena może się zmienić. I tutaj mówimy, że dopuszczamy tą zmianę o 5 pipsów. Do tego jeszcze stop loss i take profit możemy zdefiniować, ale nie musimy. Znaczy, pamiętajcie, żeby zawsze definiować stop loss. OK. To. Tak, przy okazji, wstęgi Boilingera to jest tak naprawdę SMA z dodatkowymi dwoma wstęgami, które wynikają z odchylenia standardowego dla danego zestawu parametrów. OK. Co dalej? Oczywiście wskaźników jest znacznie, znacznie więcej. Tutaj tylko pokażę najciekawsze. Jest wskaźnik wolumenu. On nam mówi tak naprawdę, ile w danym momencie w rynek jest włożonych pieniędzy. I teraz zobaczcie,
że akurat tutaj to jest GBP USD, w godzinach nocnych jest znacznie wolumen mniejszy niż w godzinach, powiedzmy, no, na przykład tutaj o 18 był największy tego dnia. Czasami wolumen, to ile powiedzmy pieniędzy w tej chwili jest w obrocie, może nam troszeczkę powiedzieć na ten na temat tego, jak rynek będzie się zachowywał. Tu mamy wskaźnik MACD, on też polega na, on też bazuje na średnich kroczących. Wielu traderów z tego korzysta. A tu mamy mój ulubiony wskaźnik, czyli SAR, Stop and Reverse. Działa on w ten sposób, że jak gdzieś się zaczyna i dalej on się przesuwa w stronę ceny naszej. Czyli mamy ten efekt takiego właśnie takiej rysowanej paraboli. Jak nazwijmy to uderzy w dany słupek, to zmienia swój kierunek. I zauważyłem pewną zależność, na podstawie której można było opracować strategię. Weźmy sobie na przykład to. Dołożymy sobie tutaj wskaźniki, na przykład SAR dla takich parametrów jakiś i dodaj SAR. I tu zmniejszymy. O. OK. Da się zauważyć czasem, że SAR, zwłaszcza dla różnych wartości, ma tendencję do otaczania naszego wykresu z obydwu stron. Natomiast w momentach, kiedy się dzieją rzeczy takie, powiedzmy, że gwałtowne na rynku, SARy dla różnych, to się nazywa przyspieszeń, czyli tego, jak bardzo agresywnie SAR działa, zaczynają się w jednym momencie, w którymś tam konkretnym. I na tej podstawie na przykład napisałem strategię, drugą na dzisiaj, nazywam ją Magic SAR, która polega na tym, że szukamy momentów, kiedy obydwa SARy jakieś zadane się obrócą. Czyli po prostu wyłuskujemy sobie SAR i znowu wyznaczamy to, sprawdzamy, czy po prostu obydwa się na przykład teraz znajdują poniżej ceny, a przed chwilą się znajdowały powyżej ceny. Jeżeli taki warunek jest spełniony, to otwieramy zlecenie. Ale co ważne, w czasie, kiedy nasza strategia działa, nie utrzymujemy stałego stop lossu, tylko ten stop loss przesuwamy wraz z SAR-em. Okej, tutaj w niskiej rozdzielczości się ciężko tu pracuje. Okej, mamy tą strategię naszą. I mam tester historyczny. Będziemy tu wykonywać operację na jednej z najfajniejszych par GBP JPY. W ogóle pary z jenem japońskim są bardzo, bardzo fajne do analiz technicznych, bardzo wdzięczne pod tym względem. To wynika, to jak pisze literatura, z tego, że rządzący w Japonii mają dziwne pomysły i ci, którzy robią analizę fundamentalną, nie są w stanie przewidywać, co oni zrobią. W dużym uproszczeniu. Okej, spróbujmy sobie to odpalić. Na przykład na takich ustawieniach. Ale będziemy handlować nie 0,01 lota, tylko 0,1 lota. OK. I znowu przejdźmy na 15 minutówki. No i jakoś sobie to dalej idzie. Troszeczkę
Zyskaliśmy, znowu coś się udało. OK. Zobaczmy, co z tego wyszło. Czyli zaczynaliśmy z 10 tysiącami, zostaliśmy z 12 tysiącami, zarobiliśmy co prawda troszeczkę więcej. A nie, to jest, przepraszam, obrót, ale zarobiliśmy więcej, bo tam ponad 2000, natomiast jeszcze gdzieś po drodze płacimy prowizję do naszego brokera. Zobaczcie, były cztery otwarte zlecenia dla tej strategii i z czego tylko jedno nietrafione. Ogólnie ta strategia ma to do siebie, że stosunkowo rzadko wychodzą jakieś okazje do tego, żeby zlecenie otworzyć. Natomiast kiedy już wchodzi, to wchodzi bardzo, bardzo skutecznie. To. Teraz jeszcze pokażę. Zamkniemy sobie. Poszukamy momentu, kiedy akurat strategia działała. Dobra. O, tu. Tutaj strzałkami oznaczałem miejsca, kiedy się przesuwał stop loss. I zwróćcie uwagę, że po prostu tutaj zostało otwarte. I po prostu bardzo ładnie do tego miejsca dotarliśmy, i tutaj zamknięcie, i ten cały kawałek jest dla nas. Dobrze. Już się zbliżamy do końca. Tylko tak, mając tą naszą strategię, możemy ją skompilować do pliku JFX. I przy pomocy platformy JForex możemy ją uruchomić, testować, uruchomić też zdalnie. Nie ma obowiązku korzystania z samej platformy czystej JForex. Możemy sobie ściągnąć ze strony Dukascopy JForex SDK i wykorzystywać API. Tak naprawdę ta nasza platforma wykorzystuje to API, czyli wszystko, co jesteśmy w stanie uzyskać w aplikacji, którą widzieliście, możemy też uzyskać z poziomu kodu. Natomiast możemy też sobie naszą strategię tak po prostu stworzyć nowy obiekt tej strategii i uruchomić. Pokażę Wam, jak to się odbywa. Tutaj ściągnąłem akurat sobie, ściągnąłem sobie to SDK. To jest o tyle fajne, tak jak na przykład tu mam projekt, do którego w POMie podpinam zależności. Dzięki temu mogę w przyjemniejszy sposób niż w edytorze samej platformy edytować kod. Tu jest taki example od Dukascopy. I kluczowym momentem jest to. To jest klasa strategii, po prostu jest tworzony obiekt, przekazywany jest do metody start strategy i nasza strategia może wystartować gdzieś w jakimś demonie, na przykład na naszym serwerze, albo zostać testowana na serwerze. Ok, jeszcze troszeczkę przydatnych informacji. Mówiłem tutaj o platformie JForex, to jest jedyna platforma, jaką mi się udało znaleźć, która pozwala na pisanie strategii w Javie. Najpopularniejsza jest platforma MetaTrader, gdzie się pisze w MQL-u. To jest taka troszeczkę przeróbka C++-a i tam jest nawet ręczne zarządzanie pamięcią. W ogóle straszna sprawa. Natomiast broker Dukascopy stworzył własne narzędzie, które jest bardzo fajne, przyjemne. No, ma tam troszeczkę mankamentów takich, że na przykład wewnątrz kodu tej strategii, którą kompilujemy, nie możemy lampt używać, co boli czasem, bo ze Stream API nie skorzystamy. Dla tych, którzy by chcieli troszeczkę więcej się dowiedzieć, jak działa Forex, polecam też książkę. Fajnie tłumaczy mechanikę.
Jeszcze jeżeli ktoś by chciał zupełnie ręcznie implementować wszystko w dowolnym języku programowania, jest coś takiego dostępne jak Fix API. To jest API, z którego bezpośrednio korzystają na przykład banki, tylko że tam trzeba mieć bardzo duży kapitał, żeby dostać do tego API dostęp. I przypuszczam, że jest to problematyczne. Znaczy Ducas Copy jest brokerem akurat ze Szwajcarii, już kończę. Bardzo fajnie podchodzą, mają tutaj opiekunów w Polsce. Wada tego rozwiązania jest tylko taka, że trzeba samemu rozliczać podatek, ponieważ musimy wypełnić, tak jakbyśmy korzystali z brokera w Polsce, on wysyłałby nam PIT-a, a tak musimy samemu sobie policzyć, ile się podatku należy od tego, co nam się uda ugrać. Oczywiście w drugą stronę taki mechanizm nie następuje, jak przegramy, urząd skarbowy nam nie oddaje. Okej. Dziękuję za uwagę.